obiecuj, bo odejdziesz. To co, on nie wiedział, co się ze mną stanie? Nie wiedział, że zacznę myśleć? No wiedział. Bo wiedział, że każdy, kto spróbuje żywienia optymalnego, uruchamia zdrowe myślenie. U jednych to idzie szybciej, u drugich to idzie wolniej. A u niektórych no, łby są tak zakute, że nie potrafią w żaden sposób sobie tego ogarnąć, policzyć. Nie potrafią przeczytać ze zrozumieniem. A niektórzy mają nawet tak zakuty łeb, że optymalnego. Dlaczego po 2 latach niebytności na łonie Kościoła, dlaczego ojciec mnie nie ochrzanił, nie powiedział, co ty piwowarczego odwalasz, co ty robisz, do nieba się nie dostaniesz. Kiedyś na rozmowie powiedział mi taką rzecz, nic nie obiecuj, bo odejdziesz. To co, on nie wiedział, co się ze mną stanie? Nie wiedział, że zacznę myśleć? No wiedział, bo wiedział, że każdy, kto spróbuje żywienia optymalnego, uruchamia zdrowe myślenie. U jednych to idzie szybciej, u drugich to idzie wolniej. A u niektórych no, łby są tak zakute, że nie potrafią w żaden sposób sobie tego ogarnąć, policzyć, nie potrafią przeczytać ze zrozumieniem. A niektórzy mają nawet tak zakuty łeb, że nie potrafią zastosować przepisu kulinarnego z książki pana doktora. Niektórym ja mam tutaj tłumaczyć, mam im pomagać, przecież mają edukację ze szkoły podstawowej, umieją przeczytać. Wiedzą to, co są gramy, wiedzą, co to jest ilościówka, wiedzą, co to są za produkty. Zakupić produkty, zważyć na wadze według przepisów z książki kucharskiej albo z innych przepisów z książek pana doktora i zastosować. Nic więcej nie trzeba. Wtedy łeb się otwiera. Ale jeżeli oni tego nie chcą, no to co za problem? Będzie tańsze jedzenie dla tych, którzy chcą. No i to jest rozwiązanie. Przygotowałem sobie tutaj 2 eksponaty, które chcę wam pokazać i z tymi eksponatami wiąże się dzisiejsza czytanka. Na marginesie chciałem tylko wspomnieć, że zbliża się święto Jana, noc świętego Jana i po nocy świętego Jana w świat idą książki świętego Jana, dla tych, którzy sobie je zamówili, czyli w poniedziałek. Ci, którzy zajmują się fotografiką, czy fotografią, i wiedzą, na czym polega różnica między fotografiką a fotografią, jaki związek ma to coś, takie coś, z żywieniem optymalnym. Jaki ma związek, takie 2 gadżety, jakie mają związek z żywieniem optymalnym. Jeden i drugi to są staruszki. Ten jest starszy ode mnie, ma prawie 60 lat. Staruszek Biotara, tak, firmy Zeiss i drugi to chyba jest Tesar, tak. Co to mamy? Nie, przepraszam, to jest akurat, konikę wziąłem. To ten jest młodszy, ten jest troszeczkę młodszy, ten będzie z 79, może 8 roku, bo to jest konika i to jest heksagon, to jest kapitalny obiektyw, ale troszkę młodszy, to jest staruszek. I teraz tak, jeżeli takie 2 obiektywy będziemy chcieli wyczyścić, bo tam co pewien czas robi się nalot w nich, na tych soczewkach. Powoduje to, że nasze zdjęcia są nieostre, kiepskie. Coś jest nie tak. To jeżeli weźmiemy taki obiektyw i rozkręcimy go narzędziami perfekcyjnymi, małymi śrubokrętami, takimi zegarmistrzowskimi, przez gumę to będziemy odkręcać, będziemy i będziemy go skręcać potem z powrotem po wyczyszczeniu. I skręcimy go nie tak, jak rozkręciliśmy. Różnica będzie w setnych milimetrach w odległości poszczególnych bloków soczewek w tym aparacie. To stanie się rzecz katastrofalna. Mianowicie zniszczymy obiektyw po rozkręceniu go i skręceniu. Wszystko tak samo. Wydaje się, że nie zmieniliśmy w nim nic poza wyczyszczeniem. Poprawne to skręcenie nazywa się justowanie obiektywu, czyli żeby było dokładnie takie te odległości między tymi wszystkimi soczewkami, bo w tym to jest chyba 6 może z tych soczewek w środku. Niektóre są sklejone, niektóre są luźne, niektóre się ruszają podczas ustawiania ostrości, pewne bloki tych soczewek między sobą. Ale każdy ma swoje miejsce. I między tymi soczewkami odległości są w określonych proporcjach. I te proporcje to są setne milimetra między nimi. On jest tak obliczony. I to jest nasza myśl techniczna. To my, nasze techniczne umysły skonstruowały takie cacka. To potrafimy zrobić. To potrafimy zrobić do tego przyrząd, do justowania. A jakże? Potrafimy nawet znaleźć sposób, jak rozkręcić w domu ten obiektyw, że trzeba tam ołówkiem zaznaczyć sobie delikatnie każdą śrubkę, położenie kąta każdej śrubki przy skręceniu tego obiektywu i to się da zrobić. Ale jakikolwiek błąd, jakiekolwiek niedopatrzenie w technologii z powrotem skręcenia tego obiektywu spowoduje, że ten obiektyw będzie do wyrzucenia. Bo tego już się tak jak fabryka go zbudowała i skręciła i zjustowała, czyli ustawiła te wszystkie proporcje między tymi soczewkami w środku, tego się już zrobić w domu z powrotem nie da. A znalezienie dobrego punktu, który by to zrobił, przekracza wielokrotnie wartość tych obiektywów wtedy.
Kojarzycie już pewne porównanie do żywienia optymalnego, tych cacek, techniki? Konstruktor, który kiedyś skonstruował nasze organizmy, czy konstruktorzy, zaprojektowali je z pewną tolerancją, że to, co włożymy do buzi, w pewnych granicach, w pewnych proporcjach, przy zachowaniu odpowiedniego BHP, to jak tu mamy BHP, jak nie wolno tu łapy wkładać, nie wolno tutaj zabrudzić tego, nie wolno w tym obiektywie, wiecie, no bo każdy fotograf wie, jak jest BHP, jak obsługiwać się tym obiektywem, żeby go nie zniszczyć, nie? Nie wolno chuchać na niego, do szklanki z wodą nie wolno go wkładać, ani czyścić go watą jakąś, no, albo jakimś, wiecie, szmatką, żeby to, bo zniszczycie powłoki te, które tam są. Każdy fotograf o tym wie. Ale jak obsługiwać własny organizm zaprojektowany jeszcze w sposób bardziej genialny niż te cacka, to tego nie wiemy. Mało, że nie wiemy. Nawet nas to w ogóle nie interesuje. Mamy tutaj dwa takie zarąbiste obiektywy, nie potrafimy ich w żaden sposób nawet zjustować, skorygować, ani naprawić. Nosimy te bryle, te okulary nosimy, bo nie wiemy, że są sposoby do naprawienia tego. Sposobem jest powrót do instrukcji obsługi naszego organizmu. A skąd ją wziąć? No my jej nie mamy. Ale taka instrukcja była. Nasi przodkowie ją znali. Ale ktoś wpadł na świetny pomysł, genialny, aby pozbawić nas tej instrukcji. Myślę, tak osobiście myślę, że to był powód, dla którego nastąpił te 10 tysięcy lat temu mniej więcej potop. Między innymi, żeby pozbawić nas wiedzy o instrukcji, o BHP i o sposobach, jak używać naszych organizmów. I to się stało. Gdy pozbawiono część ludzkości życia, gdy wymieciono tych, którzy byli zbyt duzi i zżerali zbyt dużo i powodowali zbyt duży zgiełk na tej planecie, który przeszkadzał tym, którzy byli mienili się właścicielami tego folwarku ludzkiego, to przecież wiadomym jest, logicznym jest, przynajmniej dla mnie, że oni nie umarli w tym potopie, nie zginęli,